Kochani, kochani, witam kolejny dzień i dzisiaj wyszłam dla Was specjalnie, ale dzisiaj nie ma słoneczka. Myślałam, że ponagrywam piękne ujęcia w słońcu, ale no niestety, ponagrywam piękne ujęcia w śniegu. Troszeczkę śniegu napadało, także dla mnie to jest wielka okazja do tego, żeby się nacieszyć tą pogodą. Ręce mi marzną, nie mam rękawiczek, palce to dosłownie drętwieją z bólu. Ale no, zobaczcie, co tu jest. Właśnie nagrałam Wam na główną kamerę, na GoPro i tam troszeczkę złapałam, jak fajnie jedzą, żują, poobserwowałam je. Także takie piękności, ale nie za bardzo ja się im podobam. Ale też nie boją się, są przyzwyczajone do ludzi. Alpaki, kochani, może właśnie? Jest to inspiracja dla mnie, bo mój tata zawsze myślał o alpakach, a ogólnie też chciał kiedyś farmę. Proszę bardzo. Jaka walka. Jaka agresja. No. Teraz możecie widzieć. No i tak, i utrąciły się do nas plecami. Tu jeden ten, co był z nami. O, tego widać bliżej. Nie za bardzo mu się podoba podejście. Nie bój się, kochany, nie bój się. Nie bój się. Ja ci nic nie zrobię. No. A co z tobą? No ciekawe zwierzątka. Widziałam w ogóle, nie wiem, tam na pewno na Instagramie, czy gdzieś widzicie, jak ludzie z nich robią jakieś takie, wiecie, laleczki, strzyżą je i tak trochę przesadzają, mają smycze, obroże. No to dla mnie to takie trochę nie bardzo. Tutaj no dosyć nie mają dużo miejsca, nie wiem, może teraz zimą. A chyba tak, chyba latem jak byłam, to one właśnie są tutaj puszczone na większym terenie. Także teraz, no wiecie, mają sianko, mają cieplej tam w stajni. Zobaczcie, moje ręce, palce, skóra to ogólnie jest taka, że jest strasznie sucha. Wydaje mi się, że jestem starsza, bo normalnie te zmarszczki to wszystko się pojawiają tutaj w takim, na takim terenie. I kondycja skóry jest gorsza. Myślę, że na Florydzie jest dużo lepsza, nawilżona jest bardziej. Właśnie z tatą kiedyś myśleliśmy o alpakach. Tata to myślał, wiecie, on był zawsze facet, który myślał i robił pieniądze. To był facet, który myślał biznesowo i myślał na to, żeby po prostu na tą skórę, na tą sierść. A ja po prostu jako farma, jako dodatkowe taka atrakcja, może dla dzieci właśnie, dla... Ciekawa jestem, czy można robić terapię za pomocą alpaków. Może można, nie wiadomo, słuchajcie, wszystko można. Kochani, wczoraj wieczorem jeszcze fajnie spędziłam czas z koleżankami, a jednak Amerykanki też się integrują. I nie siedziałyśmy do późna, do 10:30 tylko. Nie było alkoholu, ale były rozmowy, były przeżycia, były doświadczenia. Podzieliłyśmy się nimi i później z rana nie mogłam spać, bo myślałam, tak jakby całe życie miałam przed sobą i dużo mam czasu na przemyślenia, więc to tak. I powiem Wam, że jeśli przeżywacie jakieś emocje, jesteście otwarci na siebie, na emocje, to bardzo często pojawiają się różne sygnały w ciele, jeśli jesteście otwarci na siebie. I u mnie też się pojawiły pewne sygnały z ciała i je obserwuję. Warto je obserwować, warto je akceptować, warto pracować z oddechem, o byciu tu i teraz, taką medytacją. Więc ja też tak robię. Słuchajcie, ja też jestem osobą, która przeżywa emocje i też czasami mam trudne doświadczenia z życia i przypominają mi się chwile trudne. I to są właśnie takie momenty w życiu, że warto się zastanowić, warto odkryć coś, czego jeszcze nie wiesz może o sobie. I wtedy no, jest też trudno. Więc dzisiaj jestem dosyć zmęczona, miałam, słuchajcie, no jakiś taki lepszy dzień wczoraj. Dzisiaj mam troszeczkę gorzej z rana, ale zobaczymy, jak będzie dalej. Także obserwuję ciało i idę naprzód. Trzymajcie się, pozdrawiam. Idę na szkolenie, na śniadanie. Zimno, dzisiaj bardzo zimno, mroźno, aż koleżanka pożyczyła mi rękawiczki, bo nie miałam, ale na szczęście ona mówi, ja mam 10 par rękawiczek.
Kochani, myślę, że to jest fajne właśnie aktualizować Wam to, co dzieje się tutaj ze mną, w moim ciele i w moim duchu. I ja z Wami się tutaj łączę na tym kanale, bo w tym momencie, w danej chwili tutaj właśnie na miejscu, bo później bym o tym wszystkim zapomniała, takie szczegóły. No i powiem Wam, że dzisiaj miałam sesję terapeutyczną, taką prawdziwą, z bardzo dużą energią, bardzo, bardzo dużą energią w moim ciele i nie wiedziałam, że mamy tyle energii w sobie. I ta energia była przekazana przez konia. Nie będę mówiła szczegółów, bo są to rzeczy moje prywatne i nie chcę się nimi dzielić jakoś ze światem za bardzo, bo są tam też zaangażowane osoby, o których nie chciałabym mówić publicznie, jakieś różne rzeczy z mojej rodziny na temat tego, jakie były nasze relacje, no to nie chcę się tym dzielić, ale powiem Wam, że mogę Wam taki kształt, mniej więcej dać kształt tego, co się zadziało. Wydaje się na pewno komuś, kto w ogóle nie miał do czynienia z końmi, albo w ogóle miał do czynienia jakieś inne, no to wydaje mu się, że to jest niemożliwe, bo jeśli traktuje się konia jako narzędzie do na przykład jazdy konnej czy coś takiego, no to się nie czuje tego, nie poczujesz tego. Musisz po prostu chcieć, musisz być otwarty na tą jego emocję, energię, na to czym, kim są konie. I powiem Wam, że dzisiaj pierwszy raz koń podszedł do mnie, zrobił wdech i wydech wprost w moją twarz, w moją buzię. Miałam otwartą buzię. Oddychałam i w tym czasie właśnie jak się podchodzi do konia, no to trzeba być w swoim ciele, w sensie czuć ciało, czuć siebie energetycznie i wtedy oddychasz, więc ja oddychałam, ale koń podszedł do mnie i po prostu też oddychał, no bo one też oddychają ładnie, pięknie i ten wdech zrobił w moje ciało, w moją buzię. I to było magiczne, dlatego że właśnie przez ten wdech poczułam energię jego. I pierwszy raz chyba poczułam taką energię od konia, która była magiczna, no właśnie magiczna, to nie można powiedzieć inaczej, naprawdę. I po tym wszystkim miałam takie jakby osłabienie organizmu, w sensie nie od razu, tylko jak przyszłam do domu, ale to nie było osłabienie takie, wiecie, zemdlenie czy coś, tylko po prostu taka energia w ciele. I ta energia w ciele pojawiła się no, w różnych częściach mojego ciała. I później z terapeutką myślałyśmy, o co chodzi, dlaczego i co się dzieje. I żeby tej energii było tak dużo, ona była tak intensywna, to było takie mrowienie w dłoniach, mrowienie za uszami. Później przechodziło to w dół, bo kiedyś Wam mówiłam o uziemnianiu się. Pamiętacie, jak chcecie iść na plażę i się uziemnić? No to bardzo fajnie jest zdjąć skarpety, buty i ustać na ziemi. I to jest forma uziemniania. Tylko trzeba jeszcze też przyjąć tą jakby energię z ziemi i czuć to. Ale można też uziemnić się poprzez myśli, poprzez jakby wpływanie na swoje ciało, taką medytację i stać stopami równo na ziemi i jakby poczuć tą energię, bo ziemia ma energię. Niekoniecznie musisz robić to na plaży, żeby poczuć energię ziemi i uziemnić się, ale na pewno jest łatwiej na piasku, na mokrym piasku, na gdzieś tam przy plaży, czy na rosie, czy na ziemi w ogóle, dotykając stopami gołymi ziemię. No i ta energia przyszła przeze mnie, to nie było 2 minuty, 3 minuty, tylko po prostu przez dłuższy czas trzymała się energia w moich dłoniach, później przechodziła do łokci, przechodziła do piersi, do brzucha, biodra, nogi, uda i na dół do samych stóp.
i dopiero wtedy jakby odpuściło to wszystko. To było bardzo intensywne i dosyć nieprzyjemne. I było to przyjemne. Nie mogę powiedzieć, że ta energia była przyjemna. To jest tak jak, wiecie, dotkniecie prądem i was strzeli prąd, to przejdzie przez was taka energia. Podobnie, ale jakby mniej intensywniej, wolniej i jest w twoim ciele. I czujesz to cały czas, takie mrowienie. Tak jakbyś usiadła na nodze i cię ta noga później tak mrowi, tak? Zdrętwiała ci. To takie odrętwienie rąk i tak dalej, i tak dalej. No i ta energia przeszła przeze mnie. Terapeutka pomogła mi przejść przez to wszystko i pomogła mi siebie uziemnić. To powiem wam, że później zaczęłyśmy dyskutować o co chodzi, o co chodziło z tym oddechem, co to był za symbol, co oznaczał to dla mnie, dla mojego życia, dla mojego istnienia i co on dla mnie znaczył i co to znaczyło w ogóle. I koń. I zobaczcie, i później właśnie się robi terapię na tej podstawie tego, co doświadczyłaś z koniem i co to dla ciebie oznacza. I na podstawie oczywiście obserwacji swojego ciała, jak twoje ciało reaguje na kontakt z koniem. Więc otworzyły mi się pewne tunele energetyczne. I tak, kochani, i naprawdę jest to niesamowite przeżycie. Dzisiaj przeżyłam to i miałam trudności, żeby oddychać regularnie, więc musiałam pracować oddechem. Pracowałam oddechem, pracowałam ruszaniem ciała, żeby to wszystko odeszło, żeby ta energia przeszła przeze mnie prawidłowo. Bardzo niebezpieczne, więc trzeba uważać, jak się jest gdzieś z końmi, bo konie wydobywają z ciebie taką energię i czasami można iść samemu i patrzeć się i można się popłakać i nie wiesz dlaczego płaczesz. To jest ciekawe, bo właśnie ta energia wychodzi z człowieka, będąc w kontakcie z koniem. No i później przepracowałam z terapeutką to, co miałam przepracować, no i jestem tutaj w pokoju. Ta praca z terapeutką była też w pokoju, gdzie byli wszyscy ludzie, więc to było też przeżycie dla mnie, bo wszyscy cię obserwują, a ty przechodzisz przez pewne procesy, więc dla nich to była też nauka, bo ja też uczę się od innych ludzi, którzy przechodzą przez pewne procesy i obserwujemy siebie nawzajem i później oceniamy, analizujemy i tak dalej, i tak dalej. Więc no bardzo ciekawe doświadczenie i myślę, że sesję zakończyłam sama z terapeutką i jutro będę miała spotkanie ze wszystkimi i takie zamknięcie, grupowe zamknięcie tego, co przeżyliśmy wszyscy razem, bo oni też przeżywali razem ze mną, w sensie to, co doświadczałam ja, oni mi pomagali w tym doświadczeniu, byli razem ze mną, byli też uziemieni i podążali też za różnymi wskazówkami, które ja na przykład miałam i to było przyjemne, bo było to połączenie nie dość, że z koniem, kontakt to jeszcze z innymi ludźmi, z całą grupą ludzi. Grupa ludzi ma siłę ogromną, czuć wtedy energię wszystkich 30 osób. Było to naprawdę kosmiczne przeżycie dla mnie. Pierwszy raz miałam też sesję terapeutyczną, bo terapeutka po prostu weszła w to, żeby mi pomóc przeprocesować to wszystko. I no, ciekawa sprawa. I powiem wam, że no niesamowite historie się tutaj tworzą, dzieją i poznaję siebie dzięki temu. Poznaję, kim jestem i jakie są moje słabości, nad czym muszę jeszcze popracować, żeby być taką formą pełną. Żeby móc pomagać ludziom, muszę, jakby nie muszę, ale chciałabym być taka w pełni zorientowana na to, co się dzieje w moim ciele i później to, co się dzieje w ciele klienta. Kochani, dziękuję bardzo. Dziękuję, że jesteście. Dzisiaj mało nagrałam, ale właśnie takie rzeczy się tutaj dzieją, czyli emocje. I mam nadzieję, że może wam się też ta historia do czegoś przyda i uwierzycie właśnie w energię ciała,
w to, bo ja to przeżyłam i ja z Wami się tym dzielę i też nie wiedziałam, że jest tak, tak dużo siły może być w ciele i to poprzez właśnie wzbudzenie energetycznych tunelów, poprzez właśnie zwierzę, które ma dostęp do tej treści bezpośrednio, intuicyjnie, w kontakcie z człowiekiem, pozwala nam wejść w taki stan, który jest naturalnym naszym stanem, bo emocje są całkowicie naturalne, tylko my je często wypieramy, nie interesujemy się nimi, omijamy z daleka, bo trzeba żyć, trzeba iść do przodu i nikt nie ma czasu na emocje, trzeba po prostu swoje zadania robić, prawda? Dlatego tak dobrze jest z końmi, bo jesteśmy wtedy tacy rozluźnieni. Można też właśnie wydobyć z nas jakieś utknięte, ukryte emocje i one wychodzą na światło dzienne i wtedy mówisz, wow, naprawdę, naprawdę to jest. Bo konie tym żyją. Konie mają jakby, łączą się poprzez energię z drugim koniem energetycznie i też łączą się z nami poprzez energię i dają nam energię. I ten koń dał mi dzisiaj bardzo dużą energię, że nie wiedziałam, co z nią zrobić, jak mam ją przytrawić. Ale udało się. Jestem tutaj teraz. Kładę się spać. Kochani, dziękuję, że jesteście razem z nami. Naprawdę jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję i mam nadzieję, że może komuś się przydają te moje historie z życia wzięte. No, prawdziwe. Pozdrawiam. Dzięki.